Autobusy linii 103 ponownie dojeżdżają do Warszawy Zachodniej, tutaj od ulicy Tonanowej. A jak wygląda sama budowa Warszawy Zachodniej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czyszczę Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, prosto tutaj z nad Warszawy Zachodniej, bo czas już kolejny, na kolejny film z Warszawy Zachodniej, bo tutaj oczywiście prace cały czas są realizowane i perony pierwszy, drugi i trzeci uzyskują nowy dach, nowy cały kształt, nowe przejście podziemne, chociaż rzeczywiście przejście podziemne będzie oddane do użytku trochę później. Autobusy linii 103 wróciły ponownie tutaj do Warszawy Zachodniej, na ten przystanek autobusowy, a właściwie na tą pętlę i już sobie normalnie jeżdżą ulicę tunelową, a nie do kolejowej, jak to miało miejsce przez krótki czas. Więc to jest dobra informacja, a my sobie zetkniemy i rozpoczniemy dzisiejszy film standardowo od tego, co się dzieje przy hali dworcowej, przy ulicy Tunelowej, czyli właśnie w tym miejscu. Nowa, wysoka hala dworcowa w tym miejscu się prezentuje z drzwiami kręconymi w tym miejscu. Dwa wejścia w tym miejscu, przejście podziemne oczywiście będzie połączone za pomocą schodów ruchomych, jak również zwykłych schodów, no i podwójnej windy, czyli po jednej, po drugiej stronie schodów ruchomych będą po prostu pojedyncze windy. Z kolei w tym miejscu widzimy po drugiej stronie, że są wyjścia z przejścia podziemnego, bo pomiędzy tymi przejściami podziemnymi a halą dworcową będzie nowa ulica Tunelowa. Nowa, co ważne. W tym miejscu widzimy też poziom minus 2, gdzie w przyszłości pojadą tramwaje w kierunku Kasprzaka, ale to przyszłość jest odległa, przynajmniej na razie. Tu z kolei widzimy, że już całkowicie wszędzie są szyby mniej więcej zamontowane, więc to jest też na dobry plus, jeżeli chodzi o te aspekty, a z kolei z tej strony możemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o już nową nawierzchnię i nowy kształt tego, co tu będzie faktycznie na tym nowym przejściu podziemnym, bo faktycznie tutaj już prace powoli zaczynają się przy wykończeniu tej górnej części, również już powoli zasypywaniu samego stropu. W tym miejscu z kolei widzimy dwie windy i dwie klatki schodowe, nimi w przyszłości będziemy schodzić również na przystanki tramwajowe i tramwaje nawet zapowiadają, że może ten odcinek tramwajowy do Warszawy, do peronu 9 będzie budowane trochę szybciej, bo ta przestrzeń już podziemna będzie gotowa, więc w teorii będzie można to trochę szybciej wykorzystać i wybudować. Pytanie tylko wyłącznie, czy faktycznie im się to uda. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć przejście kręte, ale z peronu 8 można się tędy szybciej dostać do peronu 9. To jest dobra informacja i w ten sposób faktycznie można się szybciej dostać. Te przejście już tak trochę dosyć długo funkcjonuje. Czasami w teorii jest zamykane nocą w związku z tam różnymi tymi pracami i dojazdem pociągów towarowych od wykonawcy, więc tutaj w tym miejscu to jest realizowane. Z kolei tutaj na peronie 9 właściwie wszystko jest już prawie na dobrej drodze, żeby nawet uruchomić pierwsze schody ruchome dla pasażerów. Winda z kolei tam kawałek dalej jest już prawie całkowicie gotowa i niedługo może faktycznie będzie już działać dla pasażerów. Oczywiście mówię o windzie w kierunku Prymasa Tysiąclecia, którą właśnie w tym miejscu widzimy i nad nią pociągi sobie dobrze kursują. Ale teraz na jakiś czas pytacie się mnie, co to za tory? A widząc, co z tymi torami, które się tutaj ciągną przy ulicy Tunelowej? Czy te tory będą wykorzystywane przez cokolwiek? One tutaj są. Natomiast czy będą wykorzystywane? Tego wam nie powiem, bo to jest część kolejowa. I po prostu trzeba odtworzyć infrastrukturę kolejową, torową i wszystko pozostałe do tego, żeby po prostu pociągi mogły tam wjechać. No widzicie, czy te tereny są aktualnie zurbanizowane, czy tam te pociągi jeżdżą. Jeżeli przez długi czas teraz nie było jak dojechać, no to siłą rzeczy po prostu tam nic nie wjeżdżało, no ale jest to, tak? Tamte odstawcze muszą być odbudowane w przyszłości, tam są planowane oczywiście jakieś wyższe budynki, ale na razie nic więcej na ten temat nie wiemy. Z kolei tutaj pod budynkiem wielofunkcyjnym są owszem dwa tory odstawcze dla pociągów, właściwie dla pojazdów technicznych do obsługi całej stacji. Aktualnie tutaj stoją pojazdy od wykonawcy tej całej inwestycji, więc tak mniej więcej tutaj się wszystko będzie łączyć, więc będą owszem tory odstawcze dla pociągów właśnie przy budynku wielofunkcyjnym, a pozostałe tamte tory, które widzieliście tam kawałek dalej, które są dużo
gorszym stanie po prostu są, bo są i są to tereny kolejowe, a w przyszłości najprawdopodobniej jacyś deweloperzy się tym zainteresują i jakieś może biurowce albo osiedla mieszkaniowe w tym miejscu powstaną. Albo hotele. No nie wiem, kto wie, co tam faktycznie będzie wybudowane. Ja sądzę, że mimo wszystko, że to przydałoby się zurbanizować trochę lepiej niż aktualnie to jest z tymi terenami kolejowymi, bo nie wiem, czy wiecie, ale te tereny kolejowe nie są rozprzedawane, bo wtedy byłoby rozprzedać majątku państwowego, tylko łącznie są wynajmowane. Wynajmowane, czy w dzierżawę. W dzierżawę nawet na przykład na 25 lat, ale to cały czas jest dzierżawa, a nie faktycznie zakup. Wiadomo, jak to jest z kupnem, a jak to jest z dzierżawą. No, to nie jest dokładnie to samo. Z kolei teraz przejdziemy nad całą Warszawą Zachodnią, a właściwie nad tą częścią tunelu, która powstaje i dolecieliśmy do tej części przy Alei Chwizyńskiej, gdzie tu powstaje nowe przejście podziemne wraz z wykopem do przystanku tramwajowego, który w tym miejscu będzie na poziomie minus 2. Więc to w tym miejscu powoli się pojawia. Jak i również nowe przejście podziemne pod peronem pierwszym widzimy właśnie w tym miejscu. Przypominam wam, że peron pierwszy to jest peron WKD i ten peron jest z zasady krótszy. Krótszy niż nawet cały duży dach w tym miejscu. Z kolei w tym miejscu widzimy, że powoli prace schodzą już faktycznie na poziom minus 1, następnie będą schodzić na poziom minus 2. I w ten sposób, żeby wybudować przynajmniej pustkę technologiczną dla przystanku tramwajowego. Następnie, kiedy się zakończy tutaj prace, czyli mniej więcej pod koniec tego roku, będzie mógł wejść kolejny wykonawca i urządzić to wszystko pod tramwaj warszawski, który tutaj mają już jeździć przynajmniej w teorii za około 2 lata. No i tutaj widzimy wykopy już faktycznie, które są realizowane pod stropem przejścia podziemnego, więc to faktycznie jest tutaj realizowane. No będzie tak wykopywane, a następnie będzie wykopywany tunel tramwajowy pod wszystkimi peronami, więc to całkiem ładnie się tutaj prezentuje. Słupy i ogólnie cały nowy dach jest już mniej więcej na całej wysokości nowego przejścia podziemnego, więc tutaj to jest realizowane. Oczywiście to nie jest tak, że te całe nowe zataczenie jest już gotowe, oczywiście, że tak nie jest, ale mniej więcej to już widać. Natomiast w tym miejscu z kolei widzimy budynek West Station, czyli hali dworcowej przy Alejach Jezimskich. Ona tak się nazywa, West Station, jeszcze raz przypominam wam. Jest wybudowana i jest zarządzana przez PKP SA, natomiast sama cała nowa stacja jest przez PKP PLK realizowana, więc możecie tutaj już zauważyć, że to są jakieś zgrzyty. I tutaj widzimy też właśnie te dwa budynki, znaczy ten budynek i przejście podziemne to się będzie łączyć i tam widać mniej więcej zarys, gdzie są przejścia. Były poprzednie, czyli tam, gdzie były te drzwi automatyczne, gdzie się wchodziło do tego przejścia podziemnego. Aktualnie one są zabudowane i zlikwidowane, w związku z tym, że po prostu to byłoby wejście na sam środek placu budowy. Z kolei tutaj nowa ciekawostka, której nawet nie sądzimy, że faktycznie tutaj powstaje. Po pierwsze, nowe schody i nowa winda, która będzie do przejścia podziemnego, ale kawałek dalej możemy zobaczyć już nową windę tymczasową, która powstaje. Tutaj, jak widzicie, klatka schodowa po lewej stronie od niej powstała już nowa winda tymczasowa. Ona jeszcze nie funkcjonuje. Najprawdopodobniej zacznie funkcjonować jakoś na początku kwietnia i oczywiście się nią zainteresuje i specjalnie dla tej samej windy przyjedę, żeby zrobić kolejny film z Warszawy Zachodniej, ale to jest dobra informacja, że faktycznie będzie działać, funkcjonować tymczasowo chociaż winda, żeby z tymi bagażami było łatwiej dostać się na te wszystkie perony, bo na wszystkie perony poza peronem 9 już działają windy. A tu, jak widzicie, w pełni zabudowana tymczasowa winda jest. Ja będę chciał się oczywiście z niechęnieniem się będę chciał przejechać, bo no, tymczasową windą na placu budowy, ale dla pasażerów, no, nie miałem przyjemności okazji jeszcze przejechać. Dajcie znać mi też w komentarzach, czy znacie jakąkolwiek inwestycję, gdzie powstała tymczasowa winda dla pasażerów w trakcie budowy jakiejś inwestycji. Ja szczerze powiedziawszy powiem wam, że nie przypominam sobie takiej inwestycji, a w Warszawie na pewno przez ostatnie lata niczego takiego nie było. Oczywiście wiadomo, że Warszawa Zachodnia to jest jedna z większych inwestycji realizowana aktualnie w Warszawie, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, to raczej w ogóle największa, ale wiecie, o co mi chodzi. Aż takich barierów tymczasowych, czyli nigdy się nie robi. Tutaj z kolei pomiędzy peronami już aktualnie funkcjonującymi i peronami powstającymi, czyli pomiędzy peronem 3 a 4, będzie też jeden tor przelotowy przez całą Warszawę Zachodnią, tak jak to miało miejsce w starym układzie torowym. Tutaj ten tor przelotowy pozostaje oczywiście dla pociągów towarowych, czy też po prostu dla pociągów pośpiesznych. Tutaj będą omijać całkowicie Warszawę Zachodnią, bez konieczności przejeżdżania obok jakichkolwiek z krawędzi peronowych. Z kolei tutaj na górze, na dachu, co się dzieje? Oczywiście pojawiają się tutaj panele nowe fotowoltaiczne. No wiem, widziałem w komentarzach, że pisaliście mi, że tutaj jest dużo tej przestrzeni niewykorzystanej, że tych paneli fotowoltaicznych mogłoby być dłużej. I zgadzam się z wami. Faktycznie można by było ich tutaj dużo więcej jeszcze ustawić, ale wiecie, tak było w projekcie, tak jest realizowane i tak to, że faktycznie PKP PLK podeszło do tego pomysłu, że może warto byłoby faktycznie zainwestować i zrobić panele fotowoltaiczne, to jest dosyć duży plus. Jakby na nich to bym powiedział dosyć bardzo duży plus i duże zaskoczenie. Natomiast ciekawe
Wam powiem, że na tych szybach, które się tutaj znajdują, czyli na tych świetlikach na dół, będą też zamontowane przezroczyste panele fotowoltaiczne, więc też taki dodatkowy bajer. Z kolei z tej strony możemy zobaczyć, że się kończy właśnie to nowe zataszenie i te wszystkie perony właśnie w tym miejscu będą się kończyć, ewentualnie minimalnie wystawać poza swoje zataszenie. Tutaj też przy okazji można zobaczyć tymczasowy tor, który w tym miejscu jest. On jest niezbędny aktualnie dla pociągów, które wjeżdżają do bazy utrzymania kolei mazowieckich, ale w przyszłości ten tor właśnie będzie tylko i wyłącznie połączony z tym torem przelotowym, który będzie mieć tutaj swój kozioł, aby można po prostu było całkowicie ominąć te krawędzie peronowe, jeżeli taka będzie potrzeba. No i dalej oczywiście widzimy te wielkie torowisko kolejowe na Warszawie Zachodniej, które też było całkowicie przebudowane w ramach tej inwestycji. Tam powstały nowe obiekty MZ1, MZ2 i MZ3 i jeszcze inne bariery. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie tunel Prymasa Tysiąclecia. I nad nim aktualnie powstają nowe tory w ramach linii radomskiej, w ramach linii w kierunku Włoch i oczywiście w ramach dwóch nowych torów dla WKD, więc to w tym miejscu jest też realizowane. Te nowe tory tutaj już całkiem ładnie się prezentują. Też widać dobrze po tym, jakim są stanie. Nowe tory oczywiście są całkowicie białe i też są niektóre nowe tory na drewnianych podkładach, bo pamiętajcie, że drewniane podkłady chociaż rzadko są wykorzystywane, to one cały czas są w użytkowaniu, bo w niektórych przypadkach po prostu drewno się lepiej sprawuje niż beton. Betonowe podkłady. Więc pamiętajcie to, że wszędzie jest beton, to nie oznacza, że wszędzie musi być beton, bo czasami po prostu też może się pojawić drewno. Jak to ma miejsce również tutaj na niektórych bardziej skomplikowanych rozjazdach, czy po prostu też z innych parametrów drewno jest realizowane. Jak na przykład na linii średnicowej są cały czas drewniane podkłady, bo niektóre wiadukty mogłyby nie wytrzymać betonowych podkładów. No, taka ciekawostka. Tymczasem lecimy aktualnie nad obiektem MZ3, czyli obiektem, który jest przygotowany pod dwa tory kolei dużych prędkości w kierunku Łodzi. Tu będą te tory wyjeżdżać i będą wjeżdżać do tunelu, który będzie się znajdować pod całą Wolą, dalej Bemowem i wyjeżdżać obok Warszawa Gołąbki. A właściwie tam mniej więcej w tym rejonie. Ale to oczywiście ta inwestycja jeszcze będzie powstawać za jakiś jeszcze czas, bo aktualnie dowiedzieliśmy się, że kolej dużych prędkości planowana będzie faktycznie do oddawania do użytku dopiero może za około 11 lat, czyli na jakiś 2035 rok. Więc jeszcze na to szybkie połączenie pomiędzy Łodzią a Warszawą trochę poczekamy. A nie będę ukrywać, że trochę się już nastawiamy na ten tunel pod Wolą i Bemowem do nagrywania. No cóż, poczekamy jeszcze, a ja może jakiś film faktycznie zrobię o jej przebiegu, żebyście widzieli, gdzie to jest planowane do realizacji. Tymczasem tutaj SKM wjechała na sam obiekt MZ1, który się ładnie prezentuje. Pierwszy obiekt stalowy z rozjazdem na sobie zainstalowany. No i tutaj oczywiście dalej widzimy jeden z torów, który jest aktualnie wyłączony z użytkowania, bo nawet na nim nie ma torów, już nie mówiąc o samej sieci trakcyjnej. Jest to oczywiście tor w kierunku Warszawa-Włochy, na relacji Warszawa-Włochy, Warszawa Zachodnia, a z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć aktualnie stację kolejową Warszawa Reduta Ordona, która właśnie w tym miejscu jest ostatnim przystankiem na trasie wszystkich wukadek, bo dalej po prostu tory są rozebrane w kierunku samej Warszawy Zachodniej, więc no po prostu się rzeczy tamte pociągi dalej nie pojadą. Tutaj jest posterunek, jest tymczasowy rozjazd, no i dalej te tory kawałek się dalej kończą. No tutaj z kolei też mamy dwa pozostałe tory, które są aktualnie przebudowane w ramach linii radomskiej, w ramach właśnie linii w kierunku Włoch. No i oczywiście te wszystkie tory, cztery, które od tej strony się ciągną, są tutaj przecięte, no bo one są realizowane w ramach aktualnej fazy. Co ważne, większość tych prac, jeżeli chodzi o tory, ma być zakończona właśnie na koniec aktualnego roku szkolnego. Następnie na początku, następnie w trakcie wakacji będzie jeszcze likwidowany ten tymczasowy tor na Warszawie Zachodniej pomiędzy peronem 3 a 4, który aktualnie jest niezbędny do wjeżdżenia dla pociągów kolei mazowieckich. Więc to też jeszcze będzie realizowane właśnie w wakacje, a później, jeżeli chodzi o część torową, właściwie wszystkie prace na Warszawie Zachodniej się już zakończą i tylko łącznie będziemy czekać na nowe przejście podziemne. Więc jeszcze chwilę na ten temat poopowiadam o Warszawie Zachodniej. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dziwny dzwonek. Kolejny film z Warszawy Zachodniej, jak zawsze, pojawi się za około miesiąc. Chyba że ta winda będzie funkcjonować, to pojawi się trochę szybciej. No i oczywiście za kilka dni zobaczycie jeszcze przelot nad całą tą inwestycją, jak to wszystko wygląda z lotu ptaka, bez mojego gadania, którego mieliście całkiem dużo w dzisiejszym filmie. No i jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami Avizonosza. Patronite/Avizonosz. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiałach na moim kanale. Gdzie to będzie? Jeszcze tego nie wiem. Zobaczymy. Cześć!